Więc nie jesteś Wilhelm z Zarzecza? A to gdzieś tam! Długotrwałego projektu, który realizował Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy. Dzisiejszy koncert pod tytułem Bliżej Kultury, Bliżej Siebie jest pod takim tytułem, jak i realizowany projekt, który był realizowany pół roku przez nasz ośrodek. No i dzisiaj właśnie jest finałowe wydarzenie. Założenia projektowe nasze były takie, by przybliżyć miejsca o wysokim znaczeniu kulturalnym dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym, seniorom z terenu gminy, przybliżyć im dostęp do tych miejsc, szczególnie muzeów, teatrów, oper i różnych miejsc o ważnym znaczeniu historycznym dla historii narodu polskiego. I tak w związku z tym byliśmy trzy razy na wycieczkach i było to Trójmiasto, Warszawa i Białystok. Byliśmy w operach, w teatrach i w muzeach. W ramach projektu jeszcze odbywały się warsztaty taneczne, teatralne i wokalne, w których uczestniczyły dzieci z terenu gminy Piątnica i przygotowały właśnie dzisiaj na ten koncert program artystyczny, który właśnie prezentują. Projekt Bliżej Kultury, Bliżej Siebie jest to dodatkowe działania Gminnego Ośrodka Kultury, ubogacenie oferty kulturalnej, aktywizacja przez kulturę lokalnej społeczności i kilkuset młodych ludzi, seniorów w ramach projektu miało okazję zapoznać się z ciekawymi miejscami na terenie naszego i województwa i dalej na terenie Polski. Wyjeżdżaliśmy do wielu ciekawych miejsc, młodzież poznała te miejsca, przybliżyła, jak również odbyło się cały szereg ciekawych działań w samym Gminnym Ośrodku Kultury, aktywizujących, działań tanecznych, śpiewaczych. Dzisiaj widzimy na podsumowaniu wszystkie bogactwo tego projektu. Było bardzo fajnie, śmiesznie i ogólnie zajęcia były z panem Tomaszem Rynkowskim. Od teatru z Łamży. I mieliśmy z nim bodajże 5 zajęć. 6. I uczyliśmy się na nich dykcji, różnych ruchów scenicznych. No i w sumie naprawdę było w porządku. Nauczyliśmy się jak ruszać się po scenie, jak udawać małpy. I różnego rodzaju zwierzęta. No. Jak się rozgrzewać przed całym teatrem, przed naszą próbą, nauczył nas wielu rzeczy w sumie. Ćwiczyliśmy naszą dykcję, którą musieliśmy potem pokazać w tym spektaklu. A na koniec była pizza. Zostaliśmy zaproszeni do projektu, włączyliśmy się w to, była fajna zabawa. My ze swojej strony mieliśmy mnóstwo prób, dużo potu wylanego na zajęciach po to, żeby pokazać się Państwu. Cała zabawa, jak widać, przebiega bardzo fajnie. Dziękujemy za to, że Gminny Ośrodek w Piątnicy pamięta o nas i czekamy na dalsze zaproszenia. Dokładnie, cieszymy się bardzo, że jesteśmy zaproszeni właśnie przez Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy. Dodatkowo naszym wkładem był cały ten układ Poloneza, który otwierał całą tą uroczystość. Choreografię ułożyła nasza koleżanka, w zasadzie nasza pani kierownik, Urszula Kozikowska. A my tylko meandry, no i oczywiście jako pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury wspieraliśmy te dzieci i troszeczkę to szlifowaliśmy, staraliśmy się im podpowiedzieć, jak wystąpić na scenie, jak wyglądać i żeby to fajnie wyglądało, żeby się spodobało każdemu.
Co tydzień spotykaliśmy się w każdy wtorek, popołudniami po szkole oczywiście, z młodzieżą. Miałem to szczęście, że młodzież, która brała udział w projekcie, to była młodzież, która najczęściej brała też udział w konkursach. Czyli to najzdolniejsza, że tak powiem, w regionie młodzież, więc współpraca z nimi przebiegała dość po mojej myśli, aczkolwiek no, były jakieś problemy na pewno, bo staraliśmy się dość ambitnie podejść do tego tematu. Młodzież tak, bardzo chętnie podchodziła do warsztatów i z przyjemnością z nimi się współpracowała.